pluga, czyli będziemy strugali, heblowali tą belkę, którą tutaj mam. Natomiast ja bardziej chciałbym się skupić na samym odkurzaczu, który w tym struganiu nam o tyle pomoże, że zachowa miejsce pracy w czystości. Mam tu odkurzacz Advanced VAC 20, czyli urządzenie, które ma pojemnik o pojemności 20 litrów. Zwróćcie uwagę, że wszystko tu jest na miejscu. Wszystko jest upakowane, nie mam luźnych elementów typu przewód, typu rura, które gdzieś mi tutaj się plączą. Na wszystko mam miejsce. Mam gumki, które przytrzymują mój wąż. Przewód jest nawinięty. Dodatkowo sawki, rury też mają swoje miejsce w tym urządzeniu, co często jest zmorą, jeżeli chodzi o przechowywanie tego typu narzędzi. Jest to odkurzacz warsztatowy, tak więc macie możliwość podłączenia elektronarzędzia bezpośrednio do niego. Wtedy odkurzacz uruchomi się w momencie, gdy uruchomimy elektronarzędzie. Zaczniemy od podłączenia samego narzędzia i samego odkurzacza. Tak. Okay. Do odkurzacza podłączam moje urządzenie, w tym przypadku jest to strug. Odkurzacz włączam na współpracę z elektronarzędziem. Czyli w tej chwili, gdy uruchomię mój strug, odkurzacz zacznie pracować. No i to, co mi pozostaje, to podłączyć rurę odsysającą do odkurzacza. Do struga, przepraszam. Podłączamy. Końcówka jest tak zrobiona, że pasuje do wszystkich urządzeń z zielonego Boscha, natomiast powinna też bez problemu pasować do większości elektronarzędzi na rynku. Wyrzut wiórów w kierunku mojego odkurzacza uruchamiam. Dla porównania zobaczcie, jak wygląda miejsce pracy z strugiem w momencie, gdy nie pracuje się z odkurzaczem. Jak widzicie, zrobiłem tu sporo bałaganu, tak więc warto by go było posprzątać. Tak więc mogę wyjąć rurę, połączyć ją z narzędziem. Tak. Jedna, druga. No i z tyłu ssawka. Ok. Oczywiście mogę tutaj wsysać różnego typu zabrudzenia, typu pył, typu kurz, typu wióry. Natomiast to urządzenie jest też daje też możliwość zasysania wody, czyli wciągania wody, sprzątania na mokro. Wypinam szczotkę, którą tutaj mam. Bardzo fajny, prosty demontaż tej szczotki. Wciskam dwa przyciski. W większości innych odkurzaczy jest to dość trudne zadanie. Tutaj robię to banalnie prosto. Po czym zakładam odpowiednią ssawkę. Słyszę klik, zaskoczyło. I teraz, gdybym chciał wciągać wodę tym urządzeniem, tym odkurzaczem, jedyne, co muszę zrobić, to pozbyć się worka, który tutaj jest w środku. Tak więc demontuję worek. Pozbywam się go. I w tej chwili mogę wsysać wodę. Nie muszę się bać, że urządzenie wejdzie w kontakt z wodą, dlatego że to, co muszę zrobić, to zdemontować filtr. I teraz już mogę zacząć pracować. Sprzęt posiada pływak. Ten czerwony element, który tutaj widzicie.
W momencie, kiedy poziom wody wypełni mój pojemnik, pływak podniesie się do góry i spowoduje, że urządzenie przestanie wciągać wodę.